W ostatnim dniu przed feriami w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie odbył się Festiwal Nauki, podczas którego młodzież zapoznała się z różnego rodzaju doświadczeniami. Nikt nie mógł tego dnia narzekać na nudę. Planowany jest pokaz doświadczeń z fizyki między magią a fizyką. Szkolny Dzień Hakowicza, prezentacja multimedialna i konkurs ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Mam Haka na Raka. Będzie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym zajęcia warsztatowe prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców z użyciem tak zwanych alkogogli. Będą też pokazy z samoobrony prowadzone przez Komendę Powiatową Policji. Aspirant sztabowy Artur Małsz prowadzi te zajęcia. Oraz bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Będą pokazywane materiały pirotechniczne i elementy kryminalistyki przez Komendę Powiatową Policji. O tym, że szkoła nie jest tylko miejscem do nauki, wiemy wszyscy. Grono pedagogiczne z tej placówki w ramach tego typu działań chce pokazać młodzieży, że zdobywać wiedzę można na różne sposoby, a liczne doświadczenia są na to dobrym dowodem. Do zadań szkoły należy też nie tylko nauka, ale dbanie o wszechstronne wykształcenie młodzieży. Należą zadania dotyczące profilaktyki przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zagrożeniom. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie podczas ferii, o działaniach antynarkotykowych, ale też i uświadamianie młodzieży i ludziom różnego rodzaju zagrożeń spowodowanych na przykład chorobami nowotworowymi. Piątkowe zajęcia w szkole cieszyły się sporym zainteresowaniem uczniów, którzy czasem z niedowierzaniem przyglądali się niektórym doświadczeniom. Te doświadczenia nie są może, które mamy, nie są może trudne, bo to większość doświadczeń to są doświadczenia z takich rzeczy codziennego użytku i może przez to one są bardziej ciekawe, bo każdy z uczniów może powtórzyć te doświadczenia samodzielnie w domu. Tutaj według mnie to te doświadczenia takie trochę na pograniczu fizyki i magii, czyli to doświadczenie, gdzie woda nie wylewa się ze szklanki odwróconej do góry nogami, czy też doświadczenie z tornado w butelce, czy puszka, która mamy wytresowaną puszkę, która do nas wraca po puszczeniu. Więc takie chyba doświadczenia, które jeszcze nie kojarzą nam się tak bezpośrednio z fizyką, z zadaniami z fizyki, ale bardziej z zabawą i zaskakują swoim efektem. Podczas festiwalu nie mogło zabraknąć mini szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak się okazało, uczniowie mają już sporo wiedzy, ale w sytuacjach stresowych często ona gdzieś nam umyka. Posiadają wiedzę, ale to również trzeba wprowadzać jeszcze pewne szkolenia, aby przyswoić im tę wiedzę, ponieważ często osoby zapominają. Przypominanie jest bardzo dobrym sposobem na to. Festiwal Nauki okazał się doskonałym sposobem na zdobywanie wiedzy połączonej z praktyką. Uczniowie mają nadzieję, że takich dni w szkole będzie więcej.